Król opisuje wydarzenia jako osoba wyrastająca w patriotycznych tradycjach, jako działacz Stowarzyszenia PAX oraz osoba angażująca się na rzecz opozycji demokratycznej i Solidarności. Poseł na Sejm 10., 1., 2. i 3. kadencji, w tejże kadencji 3. marszałek, wicemarszałek Sejmu. Takie wspomnienie, jak tutaj kino żeśmy forsowali z kolegami, ponieważ mama innego kolegi, Tadka Jaszkowskiego, sprzedawała bilety w kasie, a ojciec Wacka Kisiela, pan Kisiel, wpuszczał na górze do kina. No i myśmy zawsze przemykali się bez biletów, bo taki mieliśmy przywilej. I to są takie moje wspomnienia właśnie związane z Domem Kultury. Bezpośrednio. Przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie. To spotkanie jest nieco troszkę odłożone, ponieważ 3 lata temu już mieliśmy spotkanie w Pałacyku Oborskim w związku z książką o losach wojennych moich rodziców. I potem był taki zamysł, żeby z Państwem się spotkać w związku z tą książką osobno, oddzielnie. Ale pandemia nastała, lockdown, wszystko zostało zablokowane. No ja ten czas wykorzystałem dla spisania swoich wspomnień, refleksji związanych z moją drogą życiową, ale w tym aspekcie politycznym. Chociaż to spotkanie nie chcę, żeby było spotkaniem politycznym, bardziej, żeby była to refleksja nad drogami życiowymi nas wszystkich, bo pokoleniowo w zasadzie jesteśmy seniorami, ale ja nie lubię tego pojęcia senior. Ja mówię, że wkroczyłem w 3. młodość. I jak patrzę na Państwa twarze, to wszyscy możemy sobie pogratulować, że tą 3. młodość przyszło nam przeżywać. Więc dziękuję bardzo Uniwersytetowi Trzeciego Wieku za spotkanie. Dziękuję bardzo Wackowi Świerczyńskiemu, który był takim spiritus movens naszego tego spotkania. Również dziękuję bardzo panu przewodniczącemu rady, panu prezydentowi, panu staroście i mojej kochanej wieloletniej przyjaciółce Krysi Skowrońskiej, która szlify polityczne tak troszkę przy mnie rozpoczynała wiele lat temu. No bo to było już, proszę Państwa, 25-30 lat. Taka nas łączy wspólnota. Także serdecznie dziękuję za to spotkanie. I jeszcze jedno podziękowanie, chociaż już kiedyś składałem, właśnie za nadanie imienia mojego ojca Rondu Mieleckiemu, tutaj na miejsce, na ręce przewodniczącego rady, pana prezydenta. Te podziękowania jeszcze raz chciałem serdecznie złożyć. Jeżeli chodzi o książkę, prawda, jej zawartość, na pewno w większości Państwa, Państwo nie znacie tej książki. Tak to na ogół bywa na takich spotkaniach autorskich. Ale inspiracją do jej napisania poza lockdownem, może człowiek siedział w domu i coś próbował robić, było to, że zaczęły się ukazywać książki wspomnieniowe moich bliskich kolegów, z którymi współpracowałem, a którzy niestety, jak na przykład Jan Lityński czy Heniu Wujec, już nie żyją, odeszli. I nawet nie udało im się wydać swoich książek za życia. Ja sobie pomyślałem, kurczę, no dzwonek ostatni dzwoni, trzeba to wielkie, duże archiwum domowe, które posiadałem, łącznie z notatkami od swojej młodości, które rozpocząłem zapisywać tutaj w Mielcu, już mając nie 16 lat. Wziąłem te materiały wokół swojego biurka, no i zacząłem rzeźbić tą opowieść. Opowieść jest oczywiście, rozpoczyna się od dzieciństwa. Ono w Mielcu do 18 roku życia jest spędzałem. Początkowo mieszkaliśmy na Starym Mielcu na ulicy Kościuszki, kiedyś to 23, dzisiaj zdaje się 32, no ale potem rodzice otrzymali, to się nazywało, że otrzymali mieszkanie właśnie przy Stafa 15 przez 18.
I tutaj spędziłem swoją młodość w bardzo dobrym drugim liceum, a kiedyś to było liceum numer 27, tak się nazywało, a potem przekształcone zostało w drugim liceum ogólnokształcące, które rzeczywiście reprezentowało i do dzisiaj, ile wiem, reprezentuje bardzo wysoki poziom nauczania, co pozwoliło większości moich koleżanek i kolegów dostać się na studia, bo to był warunek dostania się na studia. Wspominam wspaniałych swoich profesorów i szczególnie witam profesora Adama Skręta, który jest jedynym żyjącym profesorem, którzy mnie nauczali. Pan profesor nie tylko WF-u mnie uczył, ale również zachęcił mnie do trenowania koszykówki, które niestety te moje sportowe poczynania, no taka ciężka żółtaczka, która mnie dotknęła w 16 roku życia, w 10 klasie, po obozie zresztą kondycyjnym kadry juniorów województwa, bo na takim się znalazłem. No i potem nawet pewne napięcia między mną a panem profesorem się pojawiły, które opisuję, ale sympatia pozostała. Ale sympatia pozostała i zawdzięczam profesorowi to, bo niektórzy mówią, o, w dobrej kondycji jesteś. Ja mówię, no to jest przyczyną, jedną z przyczyn tego, że uprawiałem sport. Zresztą Mielec, no jak wszyscy państwo wiecie, słynął i zaczyna słynąć znowu ze sportu. Miałem wśród swoich kolegów i Grzesia Latę, i Marka Garlewicza, nieżyjącego kolegę z klasy, którzy piłkę nożną kopali, ale również byli wśród nich siatkarzy. Sport to nie tylko fizyczna tężyzna, ale to jest też szkoła charakteru. I bardzo dużo zawdzięczam temu, że w tym klimacie sportowym Mielca ówczesnego, do tego siermiężnego czasu, który wszyscy przeżywaliśmy i pamiętamy, on pozwalał rozwijać się i fizycznie, ale i emocjonalnie. I za to jestem wdzięczny Mielcowi, a panu profesorowi w szczególności. No i potem oczywiście przyszedł czas wyborów. I w zasadzie tę swoją książkę pisałem pod kątem wyborów, które dokonywałem w życiu, których musiałem dokonywać, których chciałem dokonywać. Miałem mieć pierwotny tytuł Moje wybory, ale okazało się, że ten tytuł już jest zajęty przez inną książkę. I pani redaktor Marzena wymyśliła właśnie tytuł Życie polityką naznaczone. Ta książka mieści się w takiej kategorii literatury faktu, ponieważ opisuje tylko sytuacje, w których brałem udział osobiście oraz opisuje ludzi, z którymi współpracowałem bezpośrednio. Tutaj nie ma żadnej fikcji, to jest prawda oparta właśnie również o moje liczne zapiski, notatki, wspomnienia, wystąpienia sejmowe itd., itd., itd. Tego materiału zgromadziło się dosyć dużo. I co w tej mojej drodze życiowej, jakie wybory mi pozwalały, jakie przesłanki pozwalały mi dokonywać w moim przekonaniu słusznych, dobrych wyborów życiowych. Otóż właśnie w wczesnej młodości udało mi się sformułować pewien zestaw wartości, które powinny człowiekowi służyć w życiu, prawda? Swego czasu miałem nawet takie wystąpienie na kole filozoficznym w Akademii, kiedyś to była Wyższa Szkoła Ekonomiczna, dzisiaj to jest Uniwersytet Ekonomiczny Krakowski. Mieliśmy koło filozoficzne, gdzie podjęliśmy temat celu i sensu życia, prawda? Cel i sens życia. Ja wtedy zacząłem bardzo intensywnie myśleć, no jaki człowiekowi powinien cel i sens życia przyświecać? I dałem odpowiedź, mam ten referat w swoich archiwach, właśnie żeby być człowiekiem pełnowymiarowym, a więc nie tylko mieć rozwinięty fizyczną stronę swojego bytowania, ale również, żeby kształtować charakter, żeby żyć w oparciu o kilka wartości, które towarzyszą mi przez całe życie. I tymi wartościami jest wolność,
jest miłość i jest prawda. I w tym sensie uważam się na przykład za chrześcijanina. Nawet już teraz mam pewien problem, czy się zdefiniować jako katolik, czy jako już, czy chrześcijanin. Bardziej jako chrześcijanin się definiuję, ale te wartości są naprawdę fundamentalne i ważne w dokonywaniu wyboru, kiedy przychodzi do takich skrajnych na przykład sytuacji, kiedy trzeba zachować swoją twarz, swoją godność, swoją podmiotowość, a okoliczności na to nie pozwalają. I te wartości pozwoliły mi, czy powodowały, że no właśnie nie stawiałem na jakąś taką łatwą karierę życiową, prawda? Ponieważ wiadomo, w tamtych czasach no, warunkiem, zresztą one częściowo teraz wracają, niestety, no była przynależność partyjna do jedynie słusznej partii PZPR, prawda? No, ani moi rodzice, ojciec jako żołnierz oficera od Andersa nigdy do partii nie wstąpił, mama zupełnie była bardzo taka anty. I to też miałem w sobie. Ale to spowodowało, że na przykład nie mogłem podjąć pracy na uczelni w Zakładzie Filozofii i Socjologii u profesora Węgrzeckiego, ponieważ czujne oko partii, które kwalifikowało kandydatów do pracy na uczelni, szczególnie w takich obszarach zainteresowań, jak filozofia, jak socjologia, jak ekonomia, no było tak czujne, że zablokowało moją kandydaturę. No i wtedy oczywiście albo idzie się na jakiś tani układ, albo mówi się dziękuję. Jak się dowiedziałem, że moje podanie zostało odrzucone, wszedłem, wtargnąłem po 3 miesiącach do gabinetu rektora, on mnie skłamał, bo powiedział, że tylko jeden etat był, a 2 kandydatury. A ja wiedziałem, że były 2 etaty do zagospodarowania. I wtedy taki zdenerwowany powiedziałem, panie rektorze, ja mam 2 zdrowe ręce do pracy i się życia nie boję. Trzasnąłem drzwiami i wyszedłem z gabinetu, ale zostałem bez pracy. Byłem bez pracy, a już rodziła się moja przyszłość rodzinna i w zajęciu bardzo trudnej sytuacji, która skończyłem studia, robiłem 2. fakultet, nie miałem pieniędzy, bo rodzice przestali już mnie wspomagać, jak obroniłem magisterium. No co tu robić, prawda? No ale znowuż wtedy, proszę Państwa, o powodzeniu w życiu decyduje w moim przekonaniu talent, praca i szczęście. I szczęście, że na swojej drodze spotyka się ludzi i sytuacje, które albo przeszkadzają, albo pomagają. I wówczas właśnie związałem się z taką organizacją, która się nazywała Stowarzyszenie Pax, to była organizacja katolików świeckich, nazywana prorodzimowymi katolikami, ponieważ bardzo skomplikowana sprawa i historia tej organizacji, na czele z jej przywódcą Bolesławem Piaseckim. Może niektórym Państwa obiło się to nazwisko, natomiast Bolesław Piasecki był twórcą Stowarzyszenia Pax. I ja się z tą organizacją związałem i w niej przez 8 lat do stanu wojennego pracowałem. Działałem jako szef młodzieży paksowskiej, jako kierownik Wydziału Ekonomicznego, jako członek ścisłego kierownictwa tej organizacji. I to też pozwoliło mi poznać masę ludzi, poznać kraj i zastanawiać się, co dalej w kraju ma się wydarzyć. No i przyszła ta wielka wiosna Solidarności, prawda, która spowodowała, że wszyscy nabrali nadziei wielkiej na wielką przemianę, która została przerwana stanem wojennym. I w tym stanie wojennym też trzeba było podjąć decyzję, ponieważ przewodniczący ówczesny właśnie Pax Ryszard Reif był jedynym członkiem Rady Państwa, który głosował przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Ja byłem bardzo mocno z nim związany i też wyraziłem protest przeciw stanowi wojennemu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Utratą pracy, prześladowaniem, ubecją, czasowym, krótkim aresztowaniem. To był też wybór pewien wybór życiowy. Rodzina, 2 dzieci, żona, prawda. Trzeba było takiego wyboru dokonywać. No i dokonałem w kierunku niewiadomej. Bo nikt nie wiedział, co się wydarzy po wprowadzeniu stanu wojennego, tak jak dzisiaj nie wiemy, jak się zakończy wojna rosyjsko-ukraińska. Nikt nie wie. Od najwybitniejszych analityków, polityków, każdy zastanawia się, jak to się może skończyć i kiedy.
i nikt tego nie wie. I przyszedł ten czas bardzo smutny. To był czas, no też nie państwu go objaśnić, bo z młodzieżą się spotkał, to masz, żeby opowiadać, jak to było, ale to był bardzo trudny czas, bardzo trudny czas. I nagle pojawiła się, ja to nazywam takim oczkiem transferowym, ale dla Polski, która się pojawiła w 88, 89 roku. Kiedy oczywiście bardzo wielki wpływ na to, że bezkrwawe przemiany w Polsce mogły się dokonać, przemiany ustrojowe, kiedy naród uzyskał swoją podmiotowość, wolność, niepodległość, ogromny wpływ na to, co w Rosji, w Związku Radzieckim się wówczas działo i tego nie można lekceważyć. Gorbaczow dał przyzwolenie na te przemiany, których też nie wyobrażaliśmy sobie, czym się zakończą i na czym będą polegały. Czy ktoś dzisiaj w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wyobrażałby sobie, że 130 tysięcy wojsk radzieckich z Polski grzecznie wyjadą pociągami, żegnani przez obywateli? Czy dzisiaj ktoś to sobie może wyobrazić? Trudne to jest wyobrażalne. Otóż nie wiem, to był łód szczęścia historyczny, że bezkrwawo tej przemiany ustrojowej dokonaliśmy. I wówczas właśnie wszedłem do tak zwanej poważnej polityki, zostając posłem na Sejm z ramienia Solidarności. Los rzucił mnie do Słupska, nie do Mielca i na Rzeszowszczyznę, ale tam miałem propozycję z ramienia. Potrzebowali ludzi obytych troszkę już z polityką, z pewnymi talentami organizacyjnymi. I w tym Słupsku posłowałem z ziemi tak zwanej słupskiej 12 lat. No i to był bardzo ważny okres życia, gdzie dokonywaliśmy wyborów trudnych, niejednokrotnie kosztownych. Ja bardzo często przywołałem przykład Mielca jako miasta, które ogromną cenę zapłaciło za przemiany ustrojowe, ponieważ ten jedyny zakład, o którym zresztą pisałem pracę magisterską, bo praca magisterska brzmiała opłacalność eksportu w USK Mielec. Właśnie opisywałem, na czym ta opłacalność polega, ale się jej nie dostrzegałem, ponieważ sposób rozliczeń handlu zagranicznym był tak skomplikowany, że trudno było dojść, czy rzeczywiście ten eksport jest opłacalny, czy nieopłacalny. Upadło w USK i takich zakładów było bardzo dużo. Ja sobie przypominam, że tutaj ogromną rolę w Mielcu konkretnie odegrały kobiety, które mężczyźni, nawet moi koledzy, w depresję popadali, byli bardzo sfrustrowani tą sytuacją, bo tracili pracę, a kobiety wzięły w dużym stopniu odpowiedzialność za los swoich rodzin, w dużym stopniu poprzez pracę za granicą. Były chyba dwa kierunki takie główne, Włochy i Hiszpania, gdzie właśnie Polki z Mielca wyjeżdżały, żeby zabezpieczyć byt swoim rodzicom. I przyszedł w końcu ten pomysł specjalnej strefy ekonomicznej. Ja pamiętam, wtedy miałem dosyć bliskie kontakty z Kanadą i z przedsiębiorcami kanadyjskimi, w tym z Polonią, kiedy taki jeden kolega Polonus opowiadał, jak mieszkał, że mieszka w miasteczku, gdzie przemysł hutniczy upadł. I odbudowali to miasto, ale to trwało 10 lat. Ja sobie tak myślę, czy ludzie to wytrzymają. I strefa ekonomiczna była tą szansą dla Mielca. Mimo, że nawet Leszek Balcerowicz był bardzo taki sceptyczny wobec pomysłu stref ekonomicznych, ponieważ uważał, że tu się daje nierówne szanse dla inwestorów, ponieważ uprzywilejowuje się pewne obszary, czy tereny, czy miasta, ale po to się uprzywilejowuje, żeby tam pojawili się inwestorzy. No i ci inwestorzy pojawili się. Naprawdę, ja dzisiaj z kolei Mielec przytaczam jako przykład europejskiego miasta, które przeszło przez bardzo trudny okres, ale wyszło w moim przekonaniu na prosto. Bezrobocie jest chyba, nie, zerowe, panie prezydencie, prawie zerowe. Dobrze funkcjonują szkoły. To jest takie higieniczne bezrobocie. Właśnie do 5% to nie jest społecznie groźne bezrobocie. I Mielec wyszedł obronną ręką. Zresztą takich miast w Polsce jest wiele. Ja teraz mieszkam w podwarszawskiej takiej wsi Oprypy, ale to jest gmina Grodzic Mazowiecki, która też wygrała swoją szansę. Grodzic ja porównuję bardzo często z Mielcem,
gdzie też bardzo dynamicznie się rozwija, gdzie mieszkańców 25% przybyło w ciągu ostatnich 10 lat, wielu inwestorów pojawiło się, wiele świetnych inwestycji zostało zrealizowanych i właśnie bardzo często te dwa miasta porównuje. Nie wszystkim udało się, mówię o regionach polskich, grupach społecznych, ale proszę Państwa, to jest pewna też cena wolności. Wolność to jest piękna rzecz, ale ona musi być powiązana z odpowiedzialnością, z decyzjami, za którymi kryje się odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Inaczej wolność się przekształca albo w autokrację, albo w anarchię, jeżeli nie jest powiązana z odpowiedzialnością. Proszę Państwa, no i tak opowiadać mógłbym długo, w końcu przyszedł ten czas trudny, taki już właśnie politycznie, ponieważ partia, z którą byłem związany, Unia Wolności, no przegrała wybory w 2001 roku i wówczas podjąłem decyzję, że mój czas bycia brania bezpośredniego udziału w polityce skończył się, a trwał on prawie 30 lat i tak jak napisałem w książce, wybrałem wolność, bo bycie w polityce, tu Krysia pewnie mnie poprze, może nie, a może nie, bycie w polityce bardzo ogranicza wolność osobistą człowieka. Jest się pod ciągłą kontrolą, pod ciągłą presją. A jeszcze jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ta walka polityczna przenosi się z poziomu merytorycznych rozstrzygnięć i sporów na po prostu wzajemne oskarżanie się, to ta polityka staje się nieprzyjemna. I naprawdę szanuję i podziwiam tych koleżanek i kolegów, koleżanki i kolegów, którzy chcą jeszcze być w polityce i mają siły do tego, żeby w tej polityce być. Bo kończąc już, polityka czym jest dla mnie? Polityka jest obszarem aktywności związanym z organizowaniem życia zbiorowego. Czy to na szczeblu gminy, czy nawet na szczeblu sołectwa, czy na szczeblu województwa, czy na szczeblu kraju, czy na szczeblu międzynarodowym. Bo no, bez polityki nie da się zorganizować życia społeczeństw. Jest takie powiedzenie, że polityka nie jest wszystkim, chociaż wszystko jest polityką. Bo czego nie dotkniemy, ta polityka pojawi się. Polityka, której nie lubimy, nie lubimy polityków, no takie są oceny Sejmu, to jest przykre bardzo, ale tak jest. Ludzie chcieliby rozstrzygnięć szybkich, bezpośrednich i przynoszących im korzyść, najlepiej taką, którą odczuwają w własnej kieszeni, a tego się często nie da zrobić, ale przynajmniej trzeba chcieć to zrobić. I to jest ostatnia moja refleksja, że udało nam się przeprowadzić te przemiany w latach 90., bo wtedy one się dokonywały, dzisiaj one są likwidowane. Działo się dlatego, że na przykład była współpraca między opozycją a rządzącymi. Ja uczestniczyłem w wielu dyskusjach, gdzie ucieraliśmy stanowiska wspólne. Byłem i w opozycji, byłem przy rządzie, czy w rządzie, prawda? Jako zastępca pełnomocnika rządu wdrażaliśmy reformę samorządową, wielką reformę, która jest uznana za najlepszą reformę, którą się udało przeprowadzić, a która dzisiaj jest zaorywana, powiedzmy sobie to szczerze. Na pewno panowie tkwiący w samorządach potwierdzą to. Samorządy są próba takiego stworzenia klientowskiej relacji między władzami samorządowymi a władzami centralnymi, szczególnie w obszarze finansów, prawda? Żeby samorządy były zależne od rządu, żeby miały jak najmniej własnych dochodów, żeby prosiły rząd o to, że potrzebują na to pieniędzy, a rząd obecny postępuje tak, że jak są problemy, to chce je zrzucić na samorząd. Jak jest sukces, no to jest rząd, to jest sukces samorządu, prawda? Nie wiem, czy podziękuję samorządom rząd za to, że nie mieliśmy węglowego kryzysu, prawda? Nie wiem, na ile w tym udziału rzeczywiście samorządy mają, na ile rząd, ale to jest jeden z takich przykładów. No pojawił się problem, nagle samorządy mają węgiel sprzedawać. No przepraszam bardzo, nie jest to zadanie samorządów. I takich przykładów mamy tysiące. W ostatnich 10 latach samorządy zostały okrojone, pozbawione około 50 kompetencji.
w obszarze gospodarki wodnej, w obszarze edukacji, w obszarze ochrony zdrowia i tak dalej, można ochrony środowiska, można to wymieniać. Dlaczego nie udaje się nam stworzyć właśnie znowuż sytuacji, w której wielkie reformy, poważne reformy muszą mieć porozumienie jak gdyby ponadpartyjne, szersze aniżeli pomysł jednej partii. I to się nam nie udaje. Na dzień dzisiejszy obserwujemy to zarówno po stronie władzy, ale jestem bardzo też obolały z powodu sytuacji w opozycji. Ponieważ zamiast właśnie budować wspólne projekty, no panowie się z nami wszystkich po imieniu, no kłócą się, złośliwości sobie i to media od razu podchwytują i mam wrażenie, że ta opozycja w ogóle nie jest przygotowana do kolejnych wyborów. Proszę Państwa, życzmy sobie, żeby nasz kraj kwitł, żeby Mielec osiągał kolejne sukcesy, no i żeby nam się w naszym życiu, nie wiemy jak jeszcze długim, bo ten czas nam się bardzo skraca, to Państwo chyba przyznacie, że z wiekiem ta perspektywa się nam skraca, prawda? I ten czas coraz szybciej ucieka. Ale żeby ten czas w tej trzeciej naszej młodości jak najlepiej jeszcze móc wykorzystać. Dziękuję Państwu bardzo. Jako polityk, jako osoba, która podejmowała te ważne decyzje, o których tutaj była mowa. I nie ukrywam, że byłem pod wielkim wrażeniem, że człowiek z Mielca, wywodzący się z naszej ziemi, że zaszedł tak wysoko i dziękuję za to, że był Pan uczestnikiem i zrobiliście to tak dobrze. I dalej, z tego co wiem, trzyma Pan rękę na pulsie, motywując nas wszystkich do tego, żebyśmy podejmowali wspólnie dobre wybory, żeby ta Polska była naprawdę dla nas, żeby ta Polska była naprawdę, żebyśmy byli z niej dumni. Dziękuję jeszcze raz. Razem z Jankiem jesteśmy z jednej szkoły, razem w jednym roku matury my zdawali i Pan Profesor Skręt wszystkich nas uczył w UEW-u. Między innymi tu Janek dużo o koszulkówce opowiadał. Ja też miałem ten zaszczyt, że przez 4 lata też trenowałem koszulkówkę, tylko nie z takimi sukcesami jak Janek, ale trenerem też właśnie Pan Adam był. W ten czas nową halę wybudowali i tam żeśmy tą koszykówkę trenowali, ćwiczyli. Ale ja chciałem kilka słów o czym innym powiedzieć. Może Państwo niektórzy jak tą książkę nabędą, przeczytają o tym, ale ja chciałem jeden fakt tutaj przedstawić. Zasługi ojca Janka. Skąd się to wzięło, że właśnie nazwaliśmy rondo imieniem porucznika Edmunda Króla, a więc po spotkaniu 3 lata temu w Korku Oborskich była pani Adriana Miłość, zastępczyni prezydenta, zresztą pamięta to dyrektor muzeum, bo to tam się odbywało. I w ten czas powiedzieliśmy, dlaczego takiego człowieka nie mamy w Mielcu wyróżnić. Tym bardziej, że ma ogromne zasługi. We Włoszech potrafią ojca czcić co roku miasteczko Di Stefano, które wyzwolił jako dowódca kompanii, co roku czci pamięć ojca Janka. I dlaczego takiego człowieka mamy w Mielcu nie wyróżnić, tym bardziej, że jest jednym z nielicznych bohaterów orderu Virtuti Militari. Bo takich orderów w Mielcu to by chyba pan dyrektor będzie wiedział, ale na palcach dwóch rąk by wyliczył. Chyba nie. Wyliczyłby. To ja się w takim razie pomylę. Ale to jest niedużo, a więc jest jednym z tych bohaterów, który na to zasłużył. I dlatego ja nawet początkowo obiecałem Jankowi, że chciałem na swoim osiedlu lub na Kościuszki nazwać, ze względu na to, że z tymi osiedlami byli związani, a na ulicy Reja, gdzie mieszkam, rodzina Janka mieszkała do niedawna, także też z tym rejonem związano. No ale są to osiedla stare, tam ulic nowych nie przybywa, nie było po prostu sposobu na nazwanie, dlatego wpadliśmy na rondo i prezydenci, przewodniczący Rady Miejskiej bardzo fajnie do tematu podeszli, a później radni, co powiem, jednogłośnie, nie było
żadnego sprzeciwu, zresztą Janek był na tej sesji, jednogłośnie to miano imieniem ojca zostało rondu, jak się jedzie na cmentarz, nada. To była jedna z takich organizacji. Świetnie to zresztą opisuje Micewski w swojej książce Współrządzić czy nie kłamać. Doskonała rzecz i są tam pokazane wszystkie dylematy, jakie kierowały Piaseckim i innymi jego współpracownikami. On tam przecież swoje przeżył, prawda? Porwanie syna, morderstwo i tak dalej, ale jak to zwykle z Piaseckim bywało, on zawsze chciał coś zorganizować w swoim życiu i zaproponował takie swoje usługi. Potem, no oczywiście, tak to było, że no, była to taka organizacja, no właściwie, no co tu dużo mówić, tak jak powiedziałem, no, po to, żeby w jakiś tam sposób szkodzić Kościołowi. Przynajmniej tak to komuniści odbierali, po to tego Bolesława Piaseckiego trzymali cały czas i pozwalali mu działać. Max dużo zrobił, jeśli chodzi o sferę wydawniczą, bo masa książek takich dość dobrych, które pewnie by się nigdy nie ukazały w Polsce, Max wtedy wydał i one były poszukiwane. Ja studiowałem na KULU i pamiętam, jak przyjechał na takie spotkanie studenckie Stefan Kisielewski, więc był mocno wałkowany, prawda, i pytany, co on sądzi o Piaseckim i co on sądzi o Paksie. Więc można się było trochę dowiedzieć, oczywiście, jak to Stefan Kisielewski miał tam swoje poglądy. Ale ja chciałem właśnie zapytać, bo zapewne taką wiedzę pan miał, prawda, kierując się i idąc do Paksu, no bo to potem w jakiś sposób człowieka sytuowało. Nikt wtedy nie wiedział, że wybuchnie w 80 roku Solidarność i potem będzie stan wojenny i będzie potem 89 rok i przemiany wszystkie, które w Polsce się dokonały. Jak gdyby kilka słów poprosił. Bardzo ważny temat, który opisuje, nie uciekam od niego w książce. No więc nie będę dlatego w szczegóły wchodził, odsyłam do książki, ponieważ nie wyobrażałem sobie, żeby pisać o swoich wyborach bez odniesienia się i do Paksu jako organizacji, i do Bolesława Piaseckiego, którym z kolei jestem też chyba jedynym żyjącym, bliskim współpracownikiem, bo przez 6 lat byłem szefem młodzieży paksowskiej, przez 4 lata, a przez 2 lata byłem w ścisłym kierownictwie Paksu od 76 do stanu wojennego. Więc mocno wszedłem w tą organizację, ale tutaj znowuż tak jak w ogóle w moim życiu, rodzice mi pomogli w tym wyborze, ponieważ mieszkając w Mielcu i mając zainteresowania polityczne, tato był bardzo taki żywy politycznie, zresztą w jego dokumentach, które odnalazłem w archiwum wojskowym w Rembertowie, no miał wpis do arkusza ewidencyjnego, ponieważ wrócił w 1967 roku z Anglii po 8-letniej, że tak powiem, przygodzie wojennej, to naprawdę wojennej, ponieważ przeszedł przez 4 fronty, kampania wrześniowa, kampania afrykańska, kampania włoska, cała, od Ranny pod Tobrukiem, pod Elgazarą w zasadzie, oznaczony tylko krzyżem Wielkiego dwukrotnie krzyżem walecznym, wrócił do mamy, z którą wziął ślub na miesiąc przed wojną. I miesiąc byli z sobą. No, niesamowita historia. Tu siostra Marysia mi tam porządkując różne dokumenty, taki dała kartonik, mówi, tu jeszcze jest coś tam po rodzicach. No ja otworzyłem, a tam było około 100 listów właśnie ojca do mamy głównie, kilka listów mamy do ojca. Mama mówiła o tych listach, ale nigdy ich nie pokazała. Nigdy ich nie pokazała. One światło dzienne ujrzały po 70 latach i były to listy bardzo miłosne. Coś nieprawdopodobnego. Zachęcam do zapoznania się poprzez książkę. Ale właśnie mieszkając w Mielcu, mama miała takie bardzo antykomunistyczne i antyrosyjskie nastawienie. Była repatriantką z Borysławia. Wiedziała, co tam się działo, bo samotnie przeżyła wojnę w
Borysławiu, ponieważ jej mamę i brata z rodziną wywieźli do Kazachstanu, a ojciec poszedł na front. I najpierw była oczywiście 17 września, Rosjanie wkroczyli, potem Niemcy, potem znowuż Rosjanie. I już zostali tam na stałe, prawda? Więc była bardzo tak antyrosyjsko nastawiona. I pamiętam, byłem chłopcem, jak powiem, mama mówi, wiesz, Mindek, tutaj jest taki klub w Mielcu, na Mickiewicza, na Starym Mielcu, taki paks tam. To paks, tam są dyskusje o historii, że prawdziwie można mówić, o kościele można mówić, tam księża przyjeżdżają na spotkania również. I tato zaczął i mama zaczęli chodzić do tego paksu. No i paks oczywiście takie osoby próbował też wciągnąć na swoich członków. I tato stał się takim działaczem paksu i zresztą z ramienia paksu był radnym przez chyba dwie kadencje w Radzie Miasta Mielca. Coś wiedziałem, że taki paks istnieje, który trzy takie ideowe przesłanki, którymi się kieruje. Katolicyzm, brawo, patriotyzm, brawo i socjalizm. I socjalizm. No jak z tego zrobić, jak z tej zbitki coś jednolitego? To była taka konstrukcja ideowa, ideowo-polityczna, która pozwalała funkcjonować w tamtym systemie na własnych warunkach. Pan dyrektor powiedział o zasługach paksu dla wydawnictw. 5 milionów to była ta walka, jak tam taka powszechna opinia jest, walki z Kościołem. 5 milionów Nowego Testamentu Instytut Wydawniczy Paks wydał. To była walka z Kościołem? Raczej nie. Nie mówię o klasykach myśli chrześcijańskiej i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o porozumieniu Kościół-Państwo w 50 roku, co przyznaje prymas Wyszyński w swoich wspomnieniach, w zawarciu którego Bolesław Piasecki miał ogromną rolę odegrał jako pośrednik między władzą a prymasem Wyszyńskim. Oni w ciągu 2 lat odbyli około 50 rozmów, które zaowocowały porozumieniem Kościół-Państwo, w którym to porozumieniu z dzisiejszej perspektywy Kościół wychodzi do takiego, który w zasadzie socjalizm popiera, prawda? Opowiedział się za pokojem, opowiedział się za granicami, słusznie, zachodnią granicą, wschodnią. Nie liczył na III wojnę światową, to był ten realizm Wyszyńskiego właśnie, wielkiego myśliciela, wielkiego polityka i wielkiego przywódcy Kościoła. I potem oczywiście przyszedł ten najczarniejszy okres stalinowski i przyszły moment internowania księdza prymasa. I prymas powiedział non possumus, a Piasecki jeszcze namawiał prymasa do kompromisu z władzą. Na co prymas nie poszedł i powiedział prymas w swoich pamiętnikach, że ma tam 3 wybory, ale wybiera więzienie. I tu się ich drogi rozeszły, już potem do śmierci nie rozmawiali z sobą, mimo że w momencie śmierci Piaseckiego prymas odprawił mszę w intencji Bolesława Piaseckiego, o czym powiadomił prowadzący uroczystość żałobną wikariusz generalny, ksiądz prałat Piotrowski, bardzo bliski współpracownik księdza Wyszyńskiego. To były bardzo trudne wybory. Oczywiście ja miałem też potrzebę jak gdyby opisania ze swojego punktu widzenia Bolesława Piaseckiego. Bardzo kontrowersyjnej postaci, ale bardzo wybitnej postaci. To, co robił przed wojną w ogóle przekraj, do czego nawiązują niestety dzisiejsze ONR i tak zwani nacjonaliści, prawda? To była falanga, antysemityzm, nacjonalizm, no brzydkie rzeczy, które robił. Jako zaczął politykować, mając 16 lat, a mając 15 lat powiedział, i to jest udokumentowane, że będzie rządził Polską, prawda? I miał taką ambicję niesamowitą. Ale przyszła wojna i Piasecki jednoznacznie opowiedział się po której stronie, znaczy chwycił za broń. Poszedł, od razu aresztowany przez NKWD, przez SS, siedział na Szucha, wybawiła go z tej opresji Luciana Frassati-Gawrońska, wielka postać opisana przez mojego przyjaciela Jacka Moskwę w książce Rodzina Frassati-Gawrońskich, która u Mussoliniego interweniowała w sprawie Piaseckiego. Niesamowita historia. I podobno Mussolini u Hitlera interweniował i Piasecki został wypuszczony. Jak został wypuszczony, bo to, że znalazł się w więzieniu, został zdradzony przez agenta niemieckiego, który w falandze się kręcił.
zszedł od razu do podziemia.